Cześć kochani, kolejny dzień. Zrobiło się trochę chłodniej, więc jak dla nas po prostu ulga, jest super. Idziemy spotkać się na lunch z Justyną i Johnem. I dawno się nie widzieliśmy, ostatni raz na baby shower u Kretki. Było bardzo miło i pozostaliśmy w kontakcie, więc idziemy się z nimi spotkać. A później znowu jedziemy do marketu budowlanego wymieniać kibelek. Darek będzie wymieniał, od 3 dni to robi i po prostu jest tragedia. Ale przynajmniej wiem, że mam pałowca w domu. Idziemy zobaczyć, czy jest jakieś miejsce w restauracji. Kolorowo czekamy na naszych towarzyszy. Idziemy sobie coś dobrego na obiad. Dzisiaj jest taki ponury w sumie dzień. Strasznie jest gorąco, tak lepko, ale cieszę się, że już zrobiło trochę chłodno. Incepcja. Jakie dobre jedzonko. Pyszne chips macie. Jeszcze nie jadłem tego tutaj. Smacznego. Żeby nie było, jest Justyna. Cześć! Fajnie było się spotkać. Bardzo miło było, dziękuję Kretce, że nas zapoznała. No, jak my to mówimy, fajnie się spotkać z kimś, kto ma dziecko. Bardzo, bardzo fajnie. Który zrozumie the struggle. Yeah, the struggle is real. Więc pozdrawiamy, podrzucimy wam link do kanału. A ja się muszę w takim razie umówić, co to było na te, co mówiłaś, gordonki. Tak, gordonki, to są takie zajęcia muzyczne, że dzieci śpiewają. O, nie, my śpiewamy, a dzieci słuchają naszego śpiewu. No to ja muszę, wiecie coś o gordonkach, napiszcie w komentarzach, ale muszę się tym zainteresować, bo pierwszy raz słyszałam i właśnie Justyna mnie przekonuje do tego. Jest fajne. Yo, tutaj przychodzi do was Dariusz. Siemanko, cześć, witajcie. Z tyłu trochę bałagan, ale chciałam wam pokazać tutaj miejsce, gdzie zrobię półki na torebki, bo teraz wiszą one tutaj. I Karolina chciała, żeby były fajnie wyeksponowane, bo teraz wiszą, nie ma u nich miejsca, na nie miejsca w szafie, więc... Ja to jakoś tutaj chcę poukładać, żeby fajnie wyglądało i pozbędziemy się chyba tej małej kanapy. Tak, kupiliśmy niewygodną kanapę, pamiętacie to? Pamiętacie pewnie, jak oglądacie vlogi, to wiecie, o co chodzi. I pozbędę się tego i postawię ją w pokoju dla dziecka, żeby moje dziecko spało na niewygodnej kanapie. I tutaj zrobimy te półeczki, ten obraz, to chyba pozbędę się go i będę musiał wyciągnąć kołki, zatkać dziury i pomalować całą ścianę. I właśnie Karolina prosiła mnie, żebym zamontował tutaj lampeczki. Ale moi kochani, taki śmieszny przypadek, że zabrakło mi taśmy klejącej. Tak, to jest właśnie moja wymówka. One są tu u góry, zobaczcie, jak zamontowane duct tape i tu idzie. I kable są pod spodem schowane. I zabrakło mi tej tasiemki tutaj klejącej. Może z bliska to nie wygląda imponująco, ale wiecie, z daleka fajnie. Chcę pokazać wam, jak zrobiłem fajnie łazienkę i mam nadzieję, że przyjdzie mi ta fajna półka szybko. A tutaj na wykładzinie leżą koszulki, bo chcę zrobić porządki w garderobie i będę układał co z czego, co jeszcze noszę, co już za mało, to już jest sprane, co można oddać znajomym albo oddać na cel dobroczynny. Mam bałagan w sprzęcie. No, ostatnio kupiłem taką fajną wkrętarko-wiertarkę. Jest mega, ma moc. Szczerze byłem pod wrażeniem. Tak moje drodzy wygląda umywalka. Taka jest wisząca w powietrzu. Widzicie, tu na dole tylko widać teraz odpływ. I szuflada. Tutaj wszystko pochowane jest. No jakoś niefajnie to wyglądało i stwierdziłem, że muszę to zmienić, bo gryzło mnie w oczy. O, zamyka się. Mały śmietniczek, bo Karolina zawsze to wyrzuca jakieś waciki, bory. Fajnie, co nie? Chcę ten przycisk, nie pokazywałem wam jeszcze. Taka. Mieliśmy tutaj stary jakiś, on mi się rozwalał, nowy stojak. I kibelek, może... Głupia rzecz, że pokazuję wam vlog kibelek, ale może kogoś to zainteresuje. Nad kupnem nowego, tego bez tej ran. Dół takiego, wiecie o co chodzi, tam co te bakterie zawsze się zbierają. I to jest koło i to nie jest nic sponsorowanego. Koło nie zapłaciło mi za to, żebym mówił, że jest spoko. I ta klapa się sama opuszcza. Nie wiem, czy tak macie, ale zazwyczaj się dzieją takie śmieszne sytuacje, że dzięki temu, że ktoś w domu ma taką opuszczającą się klapę zwolnionym tempie i idą do kogoś, korzystają z toalety i później tylko słychać takie tuff, bo z przyzwyczajenia mocno czaskają tą klapą, bo wiedzą, że opada, a u kogoś to nie działa akurat.
Dajcie znać, czy też tak macie. Michał mi trochę skraca włosy i będziemy je trochę cieniować, żeby nie plątały się tak, bo niestety moje włosy się bardzo plączą. Chwilę je rozczesywał i są straszne kokuny. Są mega długie już, z nimi nic nie robię. Nikt nie dotyka moich włosów. Nie wolno. No i kolejny kołtun, no nie wiem jak ja to zrobiłam. Siedząc w fotelu. O ja. Najfajniejsze jest jak mi na górze obcinasz, znaczy tak do góry bierzesz i mi tak obcinasz ten czubek, to zawsze śmieszne. To wam pokażę. O. Lecą, lecą złote włosy. Poszło już za późno. No to chyba leży na ziemi. Gdzie wam pokażę. Fajnie będzie się je teraz kręcić. Nie będą takie ciężkie właśnie, bo zawsze mi się takie kręcą tylko te końcówki i tutaj były takie okrapnięte. Więc mam nadzieję, że teraz się trochę podniosą właśnie podczas kręcenia, będzie efekt widać. Tak wyglądają proste. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie. Proszę bardzo. Bardzo pięknie. Bardzo mi się udało. Znowu się udało. Kolejny raz się udało. Wolim, robimy wolim. Rób tak, rób. O. Śliczne. Piękne te lotki. Wakacyjny lub. Tak. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Znowu się udało. Jesteśmy na bao u Grzesia. Jeremi, siema. Pierwszy raz, Jeremi. Pierwszy raz? Moja siostra też pierwszy raz. Nie, nie. A nie, ty już jadłeś bao. To Jeremi tylko. Ale pierwszy raz bao. Pierwszy raz tutaj. Pierwszy raz tutaj. Pierwszy raz tutaj. Próbuj Jeremi i zobaczymy, co powiesz. A, nie możesz... Nie mogę się teraz skrzywić, bo będzie, że... O. To niedobre. To się biegnie. Ja mam z jakimiś warzywkami. Czy z boczniakiem pieczonym? Dobra? Dobra. Jeremi ma nową piosenkę. Możecie wpaść do niego i zobaczyć. A jak się będzie nazywała? Zależy która. Zależy która, bo nie wiem, którą włączysz. No nie no. To podlinkujemy kanał sobie, zobaczcie sami. Dziękuję jeszcze. Fajne są takie. Takie jest przesłanie. Tak jest przesłanie. Jedna jest fajna, ale ta druga jest lepsza. W sensie jedna jest fajna, druga lepsza. Tak. O, to musicie ocenić, która. Która to jest która. Która to jest która. Hej, my już jesteśmy w domu. Słuchajcie, już nic nie nagrałyśmy, nic nie nagraliśmy. Pobyliśmy u babci, byliśmy jeszcze w sklepie. I wróciliśmy do domu, jakoś tak się zrobiło bardzo późno. Ja nałożyłam na twarz maseczkę z Lasha, Mask of Magna Minty. Już jestem wykąpana, Darek już też leży. Idę składać teraz film, żeby wam dodać jutro. Także... Jak to oglądacie, to pewnie już widzieliście test Smashboxa. W ogóle widziałam, że mój film z pół peruką wskoczył na kartę na czasie i jakieś tam mnóstwo komentarzy dostałam, bo zawsze jak ląduję na głównej, to zawsze fani popka, ja ich nazywam, że fani popka przychodzą i piszą głupoty. I no, mogę się oczywiście mylić. Przyszłam teraz dorobić kanapkę dla Darka, bo jeszcze jest głodny. Jedliśmy dzisiaj bób, słuchajcie, mam taką fazę na bób, dajcie znać, czy wy lubicie bób, czy nie. Ja kiedyś go nienawidziłam, jak moja mama go gotowała w domu, to zatykałam nos, a teraz uwielbiam bób, nie wiem, jakoś tak nabrałam chęci w tym roku. Nikola, mama ginekolog, ciągle pokazywała ten bób, ona też miała non stop chęć, później Gretka mi o tym bobie gadała i tak mi się zechciało bobu, że non stop jemy ten bób. O, tak Darek mi pisze. Darek mi napisał spotkanie Shawn Mendes ma w kwietniu w Krakowie koncert, bilet VIP 2800, wszystko się wyprzedało. A Shawn Mendes nie był z YouTube'a? Napisałam do męża. Kanapka z pesto i mozzarellą pomidorem czy pasztet? Napisał pasztet. Faceci.
Dobra, napiszcie mi na dole, czy lubicie bób. Ja teraz robię kanapki na Darka i idę składać film.